gospodarza dzisiejszego miejsca, w którym się znajdujemy. Zapraszam panią. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale ten zaszczyt, żeby rozpocząć dzisiejszą uroczystość. Chciałbym serdecznie powitać panią profesor Magdalenę Gawin, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków. Pana starostę powiatu wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego. Przewodniczącego Rady Powiatu Wyszkowskiego pana Waldemara Sobczaka. Przedstawicieli z zaprzyjaźnionych samorządów z Broku, z Ostrowi Mazowieckiej, z Węgrowa. Chciałbym powitać pana doktora Wojciecha Kozłowskiego, dyrektora Instytutu Pileckiego. Serdecznie witam rodziny osób upamiętnianych Piotra Leszczyńskiego i Antoniego Prusińskiego. Serdecznie witam państwa Kowalskich, państwa Kwiatkowskich, państwa Leszczyńskich, Zuzannę Pieńkowską, Halinę i Izę Bralewskie, Jerzego Oblińskiego, Czesława Balińskiego, Stanisława i Edwarda Rogalskich, Barbarę i Krystynę Przygodę. Serdecznie witam Zdzisława Prusińskiego, Tomasza, Renatę i Bartosza Głębockich, Hannę Mróz, Danutę Kaczmarczyk, Mariannę Żmijewską, Andrzeja Kaczmarczyka, Marię Jana, Mariannę i Andrzeja Prusińskich. Serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości. Jest tutaj bardzo wiele osób, także nie będę wymieniał wszystkich po kolei, bo zabrałoby nam to dużo czasu. Więc serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości i mieszkańców naszej gminy. Proszę księdza proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Porębie Andrzeja Grzybowskiego o odprawienie mszy świętej w intencji osób, które zginęły. Chciałbym jeszcze też serdecznie powitać kapłanów. Przepraszam.